Trenerze, w pierwszej połowie na pewno ta gra z naszej strony lepiej wyglądała. Prowadziliśmy 2-0, a w drugiej połowie pozwoliliśmy rywalom na więcej. Jak pan ocenia to dzisiejsze spotkanie? To jest sparring. Rzeczywiście, sparring podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie, czyli powiedzmy, nazwijmy tej pierwszej połowie, oprócz tych pierwszych 10 minut, gdzieś tutaj wcześniej żeśmy się z trenerem Rowu dogadali, że wystawimy, powiedzmy, te silniejsze. Te ekipy, które już po prostu z nami trenują, mamy ich dłużej, także byśmy mieli taki obraz tego sparingu, taki zdrowy obraz tego sparingu. I myślę, że wyglądało to całkiem przyzwoicie, biorąc pod uwagę fakt, że przychodząc tutaj było dwóch zawodników. Dzisiaj mamy już około 10 zawodników takich, którzy naprawdę całkiem nieźle prezentują poziom trzecioligowy. Do tego jeszcze, jeżeli dojdzie spokojniejszy trening, bo nie ukrywam, że jestem delikatnym wariatem, jeżeli chodzi o treningi. Treningi są bardzo ciężkie, bardzo długie i jak gdyby nie do końca zwracamy uwagę na te sparingi. Bardziej skupiamy się na pracy takiej, żeby ta praca była wykonana w jak najszybszym, w najszybszy sposób, bo mamy troszeczkę mało czasu. Ale biorąc fakt, jeszcze wynik, bo to też jest ważne dla takiej psychiki zawodników, to naprawdę prezentowaliśmy bardzo ciekawy poziom w pierwszej połowie. A druga połowa, no myślę, że już dzisiaj kilku zawodników stamtąd odrzucimy. Będziemy się skupiać znowu, bo potrzebujemy jeszcze dwóch, trzech do takiego wzmocnienia tego składu i tak pomału będziemy się przygotowywać do pierwszego meczu. Wszystkie bramki dla Odry padły po stałych fragmentach. Jest to też element, na którym pracujecie intensywnie? Stałe fragmenty gry w drugiej połowie. Proszę zobaczyć też, jaki był skład. Tam wszyscy byli z wzrostu siedzącego jamnika, także gdzieś tutaj jak gdyby to było oczywistość. No, to chłopcy, którzy no, przyszli, po pierwsze nowi chłopcy, testowani chłopcy, po drugie no, powiedzmy nie najwyższych wzrostów, także gdzieś tam to było oczywiste, że w pewnym momencie możemy mieć problemy z tym. Po tym kolejnym tygodniu przygotowań ten zarys kadry jest już jaśniejszy w pana głowie? Oczywiście, że tak. Zarys kadry już coraz bardziej jaśniejszy. Rzeczywiście jeszcze teraz musimy się skupić na kilku młodych chłopakach, żeby ściągnąć tutaj, jeszcze wypróbować, bo kilku już mamy, także też będziemy się opierać na młodych chłopakach. Aczkolwiek zarys tej kadry, powiedzmy trzon tej drużyny już się naprawdę klaruje. Potrzebujemy jeszcze naprawdę jednego zawodnika, być może dwóch, jeżeli by się trafił taki złoty strzał. No i wtedy już myślę, że dajemy sobie spokój z transferami, skupiamy się tylko i wyłącznie na lidze. Dziękuję.